Dzień dobry. Otwieram obrady 24. sesji nadzwyczajnej, a jednocześnie pierwszej w historii samorządu Ożarowa-Mazowieckiego sesji przeprowadzonej w sposób zdalny z wykorzystaniem komunikatora i platformy e-sesja. Zdaję sobie sprawę z tego, że zderzamy się dzisiaj z dużym wyzwaniem technicznym, dlatego proszę wszystkich o wyrozumiałość i o pozytywne podejście do ewentualnych problemów i błędów, które na pewno się zdarzą. Mam nadzieję, że będzie ich jak najmniej, ale spróbujmy jakoś podejść do tego ze zrozumieniem. Witam serdecznie Państwa radnych, którzy zasiadają w bezpiecznych miejscach, w swoich domach, z zachowaniem oczywiście zasad bezpieczeństwa epidemicznego. Witam Pana Burmistrza Pawła Kanclerza, który łączy się z nami z budynku Urzędu Miejskiego. Witam wiceburmistrzów, Panią Elżbietę Jastrzębską-Jóźwiak. Witam pana Dariusza Skarżyńskiego, witam panią skarbnik Małgorzatę Piotrowską, panią sekretarz Jolantę Krzybowską, pana mecenasa Mariana Sadowskiego, witam panią Beatę Migle, która dzielnie nam asystuje i czuwa nad sprawnym przebiegiem sesji i witam naszych informatyków, którzy też stają dzisiaj na uszach przysłowiowych, żeby to wszystko sprawnie poszło. Wiem, że oglądają nas naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego, kierownicy i dyrektorzy placówek podległych. Mam nadzieję, że ogląda nas komendant Straży Miejskiej. Zawsze obecni na sali są przewodniczący osiedli, sołtysi, ale niestety z wiadomych względów dzisiaj tylko w roli biernych obserwatorów. Wszystkich Państwa pozdrawiam serdecznie i zapraszam do udziału w dzisiejszej sesji. No i z tego miejsca muszę pozdrowić naszych internautów, biernych internautów, którzy wiem, że oglądają nas podczas każdej sesji. Witam mieszkańców i sympatyków Ożarowa Mazowieckiego. Wypełniając ustawowy obowiązek, informuję Państwa, którzy biorą udział w sesji w sposób czynny, że materiał jest transmitowany na żywo w internecie, a później będzie dostępny w formie pliku. Pełna wersja formularza RODO jak zawsze znajduje się w Urzędzie Miejskim. W tym momencie poproszę Państwa radnych o potwierdzenie obecności na dzisiejszej sesji poprzez wciśnięcie przycisku kworum. Bardzo proszę, wciskamy przycisk kworum. Niestety na moim widoku mam 21 radnych, tak? Czy to się zgadza? Dobrze. Wszystko się zgadza, mamy 21 radnych, wobec tego obrady mamy prawomocne. Jesteśmy nadal w punkcie powitanie i stwierdzenie kworum. Spotykamy się dzisiaj po raz pierwszy w historii naszego samorządu na odległość. Do tej pory wstrzymane były obrady Rady Miejskiej. Na szczęście 31 marca tego roku zmieniono stosowne przepisy, które umożliwiły nam, między innymi właśnie samorządom, rozpocząć pracę w trybie zdalnym. Sesja w trybie nadzwyczajnym dzisiejsza została zwołana na wniosek burmistrza Ożarowa Mazowieckiego. Do uchwalenia przedstawiono nam dwie bardzo ważne uchwały, które zezwolą samorządowi Ożarowa Mazowieckiego na realną pomoc naszym lokalnym przedsiębiorcom. Na skutek ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 wielu przedsiębiorców z branży turystycznej, z branży gastronomicznej, fryzjerskiej, kosmetycznej i wielu innych z wiadomych względów niestety pozbawione zostały części, a nawet całości dochodu. Wychodząc naprzeciw problemom, burmistrz przygotował pakiet uchwał, które zostały szczegółowo omówione podczas zdalnych komisji Rady Miejskiej i w tym miejscu poproszę wnioskodawcę, pana burmistrza Ożarowa Mazowieckiego, o zabranie głosu tytułem wstępu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Udzielam głos panu burmistrzowi Pawłowi Kanclerzowi. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w zasadzie nic dodać, nic ująć do wstępu pana przewodniczącego. Niemniej jednak sytuacja jest bardzo dynamiczna, łącznie z materią prawa, która zmienia się bardzo, bardzo szybko, dlatego po omówieniu pierwotnych projektów uchwał na poszczególnych komisjach wnoszę o zmianę proponowanego porządku obrad poprzez wycofanie z porządku obrad projektu uchwały na druku 247 i wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały numer 249. Są to uchwały pomocowe. Tak jak wspominałem, w tak zwanym międzyczasie nastąpiły istotne zmiany przepisów, nastąpiły również dodatkowe okoliczności w postaci uzyskania dodatkowych informacji co do interpretacji tych przepisów, stąd proponowana zmiana projektu uchwały. Również w samym uzasadnieniu do projektu uchwały już na druku numer 249 nastąpiła kosmetyczna, techniczna zmiana dotycząca zmiany numeru i daty stosownego rozporządzenia. Te informacje Państwo radni otrzymali już wcześniej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobrze, porządek obrad został Państwu dostarczony w ustawowym terminie. Padł wniosek burmistrza jako wnioskodawcy dzisiejszej sesji o zmianę porządku obrad. Wobec tego poddam pod głosowanie wniosek burmistrza. Rozumiem, że potraktujemy to łącznie. Wniosek o zdjęcie z porządku obrad druku numer 247 i zastąpienie go drukiem 249. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku burmistrza o zmianie porządku obrad, zdjęcie druku 247, zastąpienie go drukiem 249? Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę wcisnąć odpowiedni przycisk. Nie widzę, żeby radna Nina Jędrzejczak oddała głos. Bardzo proszę udzielić głosu pani radnej Ninie Jędrzejczak, dowiemy się, o co chodzi. Pani radna, nie widzę zgłoszenia, nie widzę oddania głosu. Czy są problemy techniczne? Czy pani radna Nina Jędrzejczak mnie słyszy? Czy pani radna Nina Jędrzejczak mnie słyszy? Mamy teraz połączenie telefoniczne, widzę, z panią radną. Mam obrazu. W tej chwili z powrotem odtwarzam program. Chciałam głosować, wszystko mi uciekło niestety. No. Bardzo proszę powiedzieć, w jaki sposób pani głosuje. Zaznaczymy to w ten sposób. Tak, jestem za. Proszę powtórzyć. Za przyjęciem wniosku. Dobrze, dziękuję bardzo. Tak, jestem za, tak? Dobrze, dziękuję. Proszę zaznaczyć głos pani radnej Niny Jędrzejczak. Czy mogę poprosić o zaznaczenie głosu na tak? Przepraszam, tak? Natomiast ja nie widzę ekranu, ale ja nie widzę ekranu z wynikami teraz w tym momencie. Jestem. Brak aktywnych głosowań.
To ja poproszę o komunikat. Dobrze, ja nie widzę. Chcę wyniki głosowania uzyskać. Przepraszam Państwa, ale problem techniczny. Nie widzę, Grzesiek. Nie rozczytam z tej odległości. Zaraz, za chwileczkę dostanę informację. Wszyscy za, tak? Dobrze. Dobrze, dziękuję bardzo. Już dostałem sygnał. W głosowaniu wzięło 21 radnych. Wszyscy oddali głos za, wobec tego poprawka, wniosek, przepraszam, burmistrza został przyjęty. Wobec tego przystępujemy do procedowania porządku nowego, zmienionego porządku obrad. Druk numer 249, już Państwu czytam, w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli lub ich części dla grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Bardzo proszę o odczytanie opinii przewodniczącego Komisji Gospodarczej. Pan Sławomir Kowalski, proszę głos. Witam serdecznie, słychać mnie? Tak. Panie przewodniczący, Komisja Gospodarcza miała tą jeszcze przyjemność, że rozpoczęła opiniowanie druku 249, kiedy on jeszcze miał pierwotny numer 247, czyli miał nie tą samą treść, którą mamy na druku 249. I komisja zaproponowała przy opiniowaniu tego projektu rozbudowę zapisu paragrafu pierwszego, ustęp pierwszy, poprzez dopisanie punktu czwartego, określającego inne zakresy działalności gospodarczej uprawnionego do zwolnienia od podatku nieruchomości, od gruntów i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem tych działalności. Ponadto wątpliwości komisji budził zapis paragrafu trzeciego, ustęp 1 tego projektu, który dotyczył jedynie przedłużenia płatności rat podatków od działalności gospodarczej z zakresu gastronomii, a nie zwalniał całkowicie, nie umożliwiał zwolnienia całkowitego od podatku tej działalności. Na komisji w trakcie dyskusji i po wyjaśnieniach udzielonych przez burmistrza uzyskaliśmy zapewnienie, że pozostałe działalności również nie będą odsunięte od możliwości zwolnienia od podatku. Słychać mnie? Słychać cały czas? Tak. Możliwości od podatku, ale w trybie innych ustaw, w tym ordynacji podatkowej, co praktykowane jest do chwili obecnej, bo burmistrz ma takie uprawnienia. W związku z powyższym komisja odstąpiła od proponowanych zmian w zakresie punktu czwartego, przepraszam, tak, od opisania punktu czwartego w ustępie pierwszym paragrafu pierwszego proponowanego projektu. Po wyjaśnieniach udzielonych przez burmistrza i zapewnieniu możliwości zwolnień od działalności nieujętych literalnie w przedłożonym projekcie na druku 247, członkowie komisji zapoznali się ze zmianami do tego projektu zaproponowanymi przez burmistrza, które między innymi wyczerpywały wnioski złożone przez Komisję Gospodarczą. I tutaj komisja z uwagi na ilość tych zmian zaproponowała zdjęcie właśnie to, co burmistrz przed chwilą uczynił z porządku obrad projektu uchwały na druku numer 247 i zastąpienie go projektem uchwały już tej nowej po zmianach na druku 249. Znaczy fizycznie tego projektu nie mieliśmy, ale mieliśmy świadomość, jaką treść będzie miał ten projekt. W związku z powyższym uważam, że za zasadne, aby w naszej opinii znalazło się stwierdzenie, że projekt uchwały na druku 249 po wprowadzonych zmianach komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Poproszę o opinię przewodniczącego Komisji Budżetowej, pan radny Kamil Bednarski. Bardzo proszę. Słychać mnie? Tak, bardzo proszę. Dziękuję, panie przewodniczący. Komisja Budżetowa w trakcie posiedzenia również procedowała projekt uchwały ujęty na druku numer 247. W trakcie tego procedowania połączył się z nami zdalnie pan burmistrz Paweł Kanclerz, który
przedstawił nam informację o tym, że pojawi się zamienny projekt uchwały ujęty na druku numer 249. W trakcie tego zdalnego posiedzenia szczegółowo omówiliśmy zmiany, które zostały faktycznie ujęte w druku, nad którym procedujemy w chwili obecnej. W związku z powyższym uprzejmie informuję, że komisja opiniuje projekt ujęty na druku numer 249 pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę o opinię przewodniczącego Komisji Społeczno-Technicznej, pan Jan Mikołajczyk. Bardzo proszę. Tak, słychać? Tak, bardzo proszę, panie. Więc Komisja Społeczno-Techniczna również opiniowała projekt uchwały na druku 247 i w trakcie posiedzenia komisji burmistrz przedstawił zamienny projekt na druku numer 249 i po omówieniu tych wszystkich spraw komisja zaopiniowała projekt uchwały na druku 249 pozytywnie. Dziękuję i poproszę o opinię Komisji Obywatelskiej. Bardzo proszę pani radna Dorota Jaworska. Witam państwa. Komisja Obywatelska, ponieważ opiniowaliśmy projekty uchwał wraz z Komisją Gospodarczą, więc tak jak Komisja Gospodarcza, Komisja Obywatelska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Czyli nie słychać było, tak? Aha, dobrze. Jest prośba od informatyków, żebyście państwo zgłaszali się do dyskusji poprzez e-sesję, dobrze? Uwaga do pani Doroty, pani radnej, bo nie zgłosiła się do dyskusji. Znaczy, przepraszam. My słyszeliśmy wszystko, tylko nie poszedł obraz na wizji. Czyli najpierw dyskusję, panie przewodniczący, bo wiem, że wczoraj jak były próby, to były po udzieleniu głosu. Dlatego, żeby zgłosić się do dyskusji, bardzo proszę wcisnąć przycisk głosowanie na e-sesji, dobrze? Dobrze. I wtedy ja wiem, że się zgłaszacie do dyskusji. Dobrze, to taka techniczna tylko uwaga. Okej. Dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Do dyskusji zgłosił się pan burmistrz Paweł Kanclerz. Bardzo proszę, udzielam głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, dziękuję za pozytywne opinie poszczególnych komisji i dziękuję również za bardzo aktywne konsultowanie tej poprawionej treści uchwały, nad którą dzisiaj dyskutujemy. Nie ma dla mnie wątpliwości, że te drobne ożarowskie biznesy, które w pewnym sensie od kilku tygodni praktycznie nie mogą normalnie funkcjonować, oczekują na taką właśnie decyzję i taką postawę zarówno burmistrza, jak i Wysokiej Rady. Nie można nie wspomnieć oczywiście o tym, że takie działanie, proponowana uchwała i jej treść będzie przynosiła określone skutki finansowe. Ale inaczej być nie może. Z perspektywy oceny tutejszych służb finansowych skutki połączonych uchwał mogą się kształtować i wahać między 500 tysięcy a 1 milion złotych. Tłumaczyłem, dlaczego aż tak duży rozrzut na poszczególnych komisjach. Niemniej jednak zarówno ja, jak i Wysoka Rada podczas dyskusji staraliśmy się patrzeć nie na ten moment, w którym się znaleźliśmy, bo pandemia przecież kiedyś dobiegnie końca, ale na to, co w przyszłości. To nie jest tylko gest słownej solidarności, to jest pomoc wymierna i mam nadzieję, że pozwoli ona na początku przetrwać tym, której tej pomocy udzielimy,
a później wrócić do normalnego rytmu działania. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zgłosić się do dyskusji w tym punkcie? Nie widzę żadnych zgłoszeń, wobec tego zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, od gruntów, budynków i budowli lub ich części dla grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19? Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę wcisnąć odpowiedni przycisk. Zamykam głosowanie. W głosowaniu wzięło 21, udział wzięło 21 radnych. Wszyscy radni oddali głos za, czyli uchwała została przyjęta jednogłośnie. Zapisujemy ją pod numerem 24/234/20. Przechodzimy teraz do trzeciego punktu naszego dzisiejszego posiedzenia. Jest to projekt uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Ożarów Mazowiecki i jej jednostkom podległym w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Jest to druk numer 248. Poproszę pana przewodniczącego Komisji Gospodarczej o odczytanie opinii. Pan radny Sławomir Kowalski, proszę. Jestem. Nie zgłosił się pan do dyskusji. Czy jestem teraz? Bardzo proszę. Dziękuję. Szanowni Państwo, projekt uchwały na druku 248 Komisja zaopiniowała pozytywnie. Niemniej jednak tutaj mamy uwagę taką formalną dotyczącą błędu pisarskiego. Chodzi o to, że w paragrafie, dotyczy to paragrafu 9 i 10. Chodzi po prostu o zamianę treści tych paragrafów. Czyli docelowo, znaczy ja wiem, że to już zostało zrobione na wniosek komisji, czyli paragraf 9 będzie miał treść umarzanie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności, o których mowa w paragrafie pierwszym, może nastąpić w terminie do 31 grudnia 2020 roku. I paragraf 10. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. Czyli jest to zmiana kosmetyczna, zamiana treści w stosunku do paragrafów. Dziękuję bardzo. Rozumiem. Jest to uwaga, która nie wnosi nic nowego merytorycznego, tylko po prostu zamieniamy miejscami paragrafy. Tak. Możemy inną kolejność. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Poproszę o opinię Komisję Budżetową. Pan radny Kamil Bednarski. Dziękuję, panie przewodniczący. Komisja Budżetowa również projekt uchwały na druku numer 248 zaopiniowała pozytywnie i jednocześnie również wnosi o zamianę miejscami paragrafu 10 z 9. Dziękuję. Czyli wyłapaliście ten sam błąd, tak, pisarski. Dobrze. Poproszę o opinię przewodniczącego Komisji Społeczno-Technicznej, pan radny Jan Mikołajczyk. Proszę bardzo. Bardzo proszę, panie Janie. Komisja Społeczno-Techniczna projekt uchwały na druku numer 248 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Ja również dziękuję i poproszę o opinię Komisji Obywatelskiej. Opinię przedstawi przewodnicząca radna Dorota Jaworska. Komisja Obywatelska, pozostałe komisje projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Czekam na zgłoszenia do dyskusji. Do dyskusji zgłosił się pan radny Zbigniew Szelembaum. Bardzo proszę, udzielam głosu. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, traktuję te obie projekty tych uchwał, które dzisiaj procedujemy, jako pewnego rodzaju pokłosie. Słychać mnie? Tak, wszystko jest w porządku. Pewnego rodzaju pokłosie naszego wystąpienia, czyli wystąpienia Klubu Radnych Forum Samorządowe do pana burmistrza z 18 marca tego roku w sprawie
wprowadzenia pewnych ulg dla przedsiębiorców, którzy szczególnie tracą na epidemii koronawirusa. To dobrze, że w końcu mamy taki finał tego naszego wystąpienia. Ale tak idąc dalej jeszcze za tym, co się zadziało i co się zadzieje, jak pan burmistrz wspomniał, to te uchwały nasze, jak wejdą w życie, będą miały pewne skutki dla budżetu. I tutaj chciałbym w imieniu własnym, w imieniu Sołtysa i Rady Sołeckiej Macierzysza złożyć pewną propozycję, z której może pan burmistrz skorzysta. Mianowicie w projekcie budżetu naszej gminy na rok 2020 jest taka pozycja: projekt i budowa świetlicy w Macierzyszu. To jest nasze marzenie mieszkańców Macierzysza i nie tylko Macierzysza. Ale w obecnej sytuacji proponujemy, żeby zrezygnować w tym roku z tej inwestycji. To jest, tam była kwota zabezpieczona 400 tysięcy złotych. No pewien sposób będzie nasz wkład w pomoc dla przedsiębiorców naszej gminy. Mam nadzieję, że pewnego dnia będziemy wspominali jak zwycięstwo tą zarazę i wtedy ja bądź następny po mnie radny z tej okolicy, który będzie reprezentował mieszkańców Macierzysza, poprosi pana burmistrza o wprowadzenie tego projektu do budżetu. Ale to nie tylko tyle chcieliśmy zaproponować. Tak ja, jak i właśnie Sołtys i Rada Sołecka. Mamy w Funduszu Sołeckim zabezpieczone środki na organizowanie imprez społecznych w tym roku. My już w tej chwili zrezygnowaliśmy, rozwiązaliśmy umowy z wykonawcą, który miał robić nam te imprezy i te kilkanaście tysięcy złotych, 13,5 tysiąca, również będziemy chcieli przekazać na pomoc dla firm, które ucierpiały najbardziej na terenie naszej gminy. Ja wiem, że ten drugi wniosek będzie wymagał jeszcze przegłosowania na zebraniu sołeckim, jeżeli ono będzie mogło się odbyć oczywiście. Przekonamy mieszkańców, żeby poparli ten wniosek. Chcieliśmy w ten sposób ulżyć tym, którzy dzisiaj najbardziej cierpią. Dziękuję bardzo, to tyle. Dziękuję panu radnemu za wystąpienie. Do dyskusji zgłosił się pan radny Kamil Bednarski. Udzielam głosu panu radnemu. Dziękuję panie przewodniczący. Chciałbym serdecznie z tego miejsca podziękować panu radnemu Zbigniewowi Szlembaumowi, jak również sołectwu z Macierzysza za w zasadzie można powiedzieć taki no szczytny cel, tak, tych podjętych działań. Należy też wspomnieć, o czym rozmawialiśmy również na komisji, podejrzewam, że pozostałe komisje również rozmawiały o tym, że skutki finansowe tych w zasadzie epidemii nie będą tylko się wiązały z poniesieniem jakiegoś ciężaru finansowego z powodu tych dwóch uchwał, ale również ten ciężar finansowy z powodu epidemii koronawirusa będzie troszkę szerszy z uwagi na troszkę mniejsze wpływy z różnych innych źródeł, tak? Jak również z PIT-u, z CIT-u. O tym wszyscy wiemy. Także dziękuję bardzo, panie Zbyszku. Ja dziękuję za to wystąpienie panu radnemu. Do dyskusji zgłosił się pan burmistrz Paweł Kanclerz. Udzielam głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, projekt tej uchwały, nad którą procedujemy, odnosi się głównie do naszych partnerów. Mówię tutaj o partnerach gminy w kontekście umów cywilnoprawnych. Tych podmiotów jest aż 52. Tak mamy skonstruowane umowy. Niektóre przypadki, zresztą tak jak poprzednie uchwały, są tak oczywiste, że nieudzielenie pomocy tym, którzy de facto dzisiaj nie mają szansy na normalne zarobkowanie, wydawało nam się czymś zupełnie nieracjonalnym, stąd taki projekt. Ja bardzo dziękuję panu radnemu Szlembaumowi i panu radnemu
Bednarskiemu za te bardzo racjonalne i solidarnościowe głosy w dyskusji. Pan Kamil Bednarski wspomniał o dochodach, czy ubytku dochodów już nie tylko przez pryzmat naszych przedsiębiorców, ale utraty dochodów wprost przez gminę. Ja wspominałem na poszczególnych komisjach, że zaledwie 2-3 tygodnie tego pandemicznego horroru spowodowało zmniejszenie dochodów udziałów w podatku PIT o 200 tysięcy złotych. Łatwo policzyć, oczywiście nie jest to aż tak banalne, żeby zestawić ze sobą te cyfry i liczby 1:1, ale jeśli to tempo spadków się utrzyma i będzie trwało dłużej niż pół roku, a zakładamy, że może tak się wydarzyć, straty budżetu gminy z tytułu mniejszych wpływów z PIT-u, ja już nie wspominam o CIT-cie, mogą sięgnąć poziomu 4, a może nawet więcej milionów złotych, a pamiętajmy, że jednak gmina jest poważną instytucją, świadczy usługi publiczne w bardzo szerokim zakresie, co nie zmienia faktu, że dzień dzisiejszy jest bardzo ważny, ponieważ daje nadzieję tym najsłabszym na przetrwanie i też poczucie, że nie zostali sami. Czas pokaże, jak będzie wyglądała kwestia tarczy dla samorządów. Ja wspominałem, że gmina Ożarów Mazowiecki jest w tak dobrej, a zarazem marnej sytuacji, że płacimy janosikowe, czyli tak zwany podatek na biedniejsze gminy. I moim marzeniem i w zasadzie taką chyba takim racjonalnym podejściem do zagadnienia byłoby to, gdyby to janosikowe zostało w tym roku, jeśli nie wstrzymane, to ograniczone, albo przynajmniej część janosikowego, która przypada na gminę Ożarów Mazowieckich, żeby po raz pierwszy od lat zostało w tej gminie. Zostało spożytkowane dla tych, którzy właśnie tej pomocy potrzebują, czyli naszych przedsiębiorców. Jeszcze raz dziękuję wszystkim radnym, podkreślam wszystkim radnym biorącym udział w dyskusji i posiedzeniach poszczególnych komisji za i za celne uwagi, i za taką bardzo merytoryczną treść dyskusji. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję za to wystąpienie. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę zgłoszeń, wobec tego zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Ożarów Mazowieckich i jej jednostkom podległym w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę wcisnąć przycisk. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Wszyscy radni oddali głos za. Wobec tego uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwałę zapisujemy pod numerem 24/235/20. I w tym momencie płynnie przeszedłem do punktu 4, zamknięcie obrad. Wyczerpałem porządek obrad 24 sesji, nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Bardzo Państwu dziękuję za zdalny udział. Proszę o wybaczenie drobnych potknięć i błędów technicznych. Mam nadzieję, że następna sesja, która odbędzie się też w trybie zdalnym 30 kwietnia, jeszcze będzie lepsza. Mniej będzie tych braków. Dziękuję Państwu bardzo. Zamykam obrady 24 sesji.